Jeżeli teraz macie troszkę wolnego czasu, a bardzo możliwe, że z wiadomych powodów macie, zapraszam Was do zrobienia kurki. Kurka ma zalety. Kurka jest tania, kurka jest sympatyczna i kurkę możemy wetknąć do każdej doniczki. Takie kurki mamy w naszym sklepie. Link do kurek znajdziecie pod filmem. Natomiast farby myślę, że macie w domu. Ja zaczynam pracę od pomalowania kurki na biało, ponieważ na białym kolorze każdy inny lepiej siada. Kolorystyka kurek oczywiście jest dowolna, ale jeżeli mają do siebie pasować, to dobrze, aby kolory się na nich wzajemnie powtarzały. Taką kompletującą powtórkę stanowi brzuszek u jednej i skrzydełko u drugiej kurki. Jak widzicie, kolorem nie pokrywam idealnie, no trudno, tak wyszło, ale za chwilę dodamy różne kropeczki i ozdoby i tych niedoskonałości nie będzie widać. Oczywiście najlepszym panaceum na wszystkie niedoskonałości są kropeczki. To jest pędzelek gąbkowy o przekroju 8 mm. Ale jeżeli takiego cuda nie macie, to całkiem ładnie wychodzą kropeczki zrobione wacikiem do uszu. Oczywiście ekstra super urządzeniem do kropkowania jest zwykła wygałaczka z tępym końcem. Niby nic, niby to tylko wygałaczka, ale naprawdę robi cuda. Takie kurki nie wyglądają już źle, ale jeżeli mamy spędzić nad nimi jeszcze troszkę czasu, żeby były ekstra piękne i słitaśne, trzeba zastosować cieniowanie. To jest pędzelek skośny do cieniowania o szerokości 8 mm. Oczywiście można wszystko pocieniować szarą farbą i powiedzieć, że jest ok, ale dużo ładniej będzie nasza kurka wyglądała, jeżeli kolor farby cieniowanej dopasujemy do podłoża. Czyli brzuszek pocieniowałam na szaro, ale już główkę cieniuję żółtym kolorem albo pomarańczowym, do którego dodałam kropelkę szarości. A czerwony grzebień pocieniuję także czerwoną farbą, do której dodałam kropelkę szarej albo czarnej. I teraz już nie jest źle. Jeżeli macie ochotę, to możecie w niektórych miejscach dodać odrobinę blasku. Natomiast ostatnie szlify można zrobić pędzelkiem bądź mazakiem. Zwykły czarny mazak. Jeżeli jest permanentny, można to wszystko później polakierować. Natomiast wodnych mazaków nie należy lakierować, ponieważ lakier rozmaże nam mazak i to wszystko będzie wyglądało paskudnie. Ciemne elementy objadę białym szwem, ale niestety białego mazaka nie mam. Natomiast mam pędzelek, z którego wycięłam 90% włosia. Tak właśnie zyskują drugie życie moje stare pędzelki. Gotowa kurka prezentuje się tak. Teraz wystarczy ją wbić do doniczki, na przykład z hiacyntami. Dodać trochę różnych bajerów, sizal, rafie albo na przykład jajeczka, które na tą okazję specjalnie pomalujemy. I nasz żywy wielkanocny stroik prezentuje się tak. Można postawić u siebie na parapecie albo poczekać i podarować swojej psiepsiółce, jak już tylko będziemy mogli ją odwiedzić. Jak zwykle listę użytych produktów zamieściłam w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.